Ja w tym wszystkim. Miałem 18 lat, kiedy skrzyłem się na samochód. Wróciłem się na linię. Wchodziłem w 19 rok życia. Lampka mi spadła na rękę, słuchajcie, bo tak napisowała amfetaminą, że z jednej strony spałem. Ciało było tak wycieczone, że trwałem 3 miesiące w dzień. A z drugiej strony leżałem po szkole, na nie wiedziałem, co się dzieje. Czułem skutek własnego ciała, nie mogłem się ruszyć. Kawałek mi zjechał policzka. Wyszedłem do tego miejsca, w którym zobaczyłem, że jest w ściele, w którym nic nie ma. Leżałem na takiej słoniance. Na tej słoniance powiedziałem do Boga, jeżeli tak raz pomoże, to zmieni moje życie, bo zdycham. Ja miałem całą kupę, oni wszyscy byli wydziadani tak różnie. Tak. Nigdy zadał mi jednego pytania, żaden z nich. Maku, w którą idziesz stronę, jakie masz marzenia, może coś pomożemy. Nikt z nich. Ja wtedy na tym melinie powiedziałem, mam dość. Wstałem z tej meliny, obróciłem się z tego celu zejścia. Wstałem, kupę mówią, gdzie ty idziesz? Ja mówię, chcę się nawrócić. Żyją tym. Ja żyję sobą. Ja żyję każdym kolejnym dniem. Ja mam dosyć chodzenia poniżej ludzi. Ja chcę być kujony. Ja chcę skończyć szkołę, założyć rodzinę. Wybiegam z tej meliny i mówię, gdzie pójdziesz? Ja mówię, pójdę do tego średniego Żyda, którego kiedyś okradłem, pomimo jego pracowników. Może mi pomoże. Pamiętam pod parafą Mateusza, to mi tak padał też, prosto, bo uklękowałem tam, powiedziałem, jeżeli jesteś, ty święty Żydzie, to zmień moje życie. I nie było aniołów, nie przyszedł do wiele kochani. I miałem cudowne rozmowy. Zaczęła się ciężka praca 15 lat, to było 15 lat temu. Skończyłem maturę. Na piątkach. Kurde, mówię, nie idziesz jarać, mówię, wolno, leżę. Tulać się mnie, bo mówię, teraz patrzeć, mówię. Jak będę zdychał, to żaden z was ręki nie podał, mówię. Żaden. Bawiłem się z wami kilka lat, nikt z was mnie nie podał ręki, mówię. Lektury przeczytałem wszystkie. Kochałem ludzi bezdomnych, doktora Tomasza Jodyma. Pokochałem to, bo to przeczytałem 3 lata, wiesz kiedy? Pamiętam w pierwszej klasie bankowej, chodzę, byłem w pana pierwsze, zawsze. Beczkę, kiedy się w szkole, mówię, masz jakieś kołateczki, trzymam na jakąś szynaczkę, stereczkę, się pobawimy. Tak dalej, czyli byłem takim amatem, który bardzo lubił przygody w szkole. Ja bym się znał się po nas, pan szkole, naprawdę. Byłoby to fajny czas. Jestem troszeczkę starszy od was, ale chcę się uwrażliwić na myślenie w swoim życiu. I tam kiedyś lekcja z Gębowskiego, pani Elżbieta pierwsza, terrorystka naukowa. Tak mówię na nauczycieli, do dzisiaj, terrorystka naukowa. Jak ja widziałem tą kobietę w szkole, to dostawałem linki. Ona miała takie duże kozaki w mecze. Kozika była. Wielki beret. Szła przez szkołę, taka pierwsza, taka brzoła w lesie. Czyli ta kobieta się też już kichała. Jak wjeżdżała na lekcję, to tam nie musiała być podstawki solo. Ona tylko spojrzała na jednego zawodnika i była cisza w klasie. Ta kobieta nie krzyczała. Ona miała coś takiego w sobie, żebyśmy tak się żyli. Ja się dałem pytania, mam to sobie przeczytałeś, jak kolejny, kurde, na pewno będzie pytała. Ja mówię, będę udało, że on chrywa, albo coś, nie wiem. Żeby się tak trochę wkurzała na mnie, ale jak się nie wiem, znowu rzecz tego zresztą, zawsze się dałem na końcu i pompek mi się w moich ziomów tam, wiesz, jakiś numerek mi się. Ja mówię, patrzy na mnie z daleka, ten mówi, czy ile teraz popła tego, czy ile. I mówi tak, bo mi, przestań pracować, jesteś kimś zupełnie innym. Jesteś naprawdę wspaniałym człowiekiem, mam. Ja mówię, czy wróciłem? Pani to mówi? Nie wyszyłem, ona zburzyła całą świat, w jednym słowem. Wstałem z tej klasy, poszedłem do kibla i popłynął mi łzy. Kurna ty, ta nauczycielka, no super, to będzie tam jest numer kościoły. Wow, kurde ty, cicho, mogę się tak płakać, mówię. Wytarłem gębę, wszedłem tam, wiesz, pani wykupa, to wszystko gitara, lekcja doszła do końca. Wszyscy z klasy wyszli, odczekają ławce. Poszedłem do pani Eli Pietrza i powiedziałem, pani naprawdę tak o mnie myśli, że ja jestem młody chłopak? Ona powiedziała, tak, ale grasz w jakimś dziwnym teatrze życia, w którym zgrywasz kogoś, kiedy wcale nie jesteś. Wszystkie lektury przeczytałem. Wszyscy mnie przemawialiśmy po to. Ja już wiedziałem o łosie patriotów i zdrajców. Już wiedziałem o wszystkich lekturach, wszystko wiedziałem. Czytałem recenzje, czytałem książki, zadawałem pytania innym polonistom. Mówiłem, a co pani myśli na temat Kmicica? A co pani myśli na temat Kudnowskiego? I tak dalej, tak dalej. Już wiedziałem, dlaczego ja chcę czytać. Wiedziałem dość po to. I mam głową, kiedy się mówię, ja mówię, pewnie tak pokręcimy z ciebie, ta prawda, mama, jak się nie będziesz uczył. Ja się chcę uczyć. Zdałem maturę na piątkach. Na maturze tak, po prostu mam, ja wiedziałem, że to się wie. Na temat mojego kraju, na temat moich bohaterów, moich przyjaciół, którzy umierali kilka dziesięć lat przede mną. Już nie byłem w tym telefonie, który chodził i mówił, ty mam lajka na Facebooku, czy nie mam? Mam lajka na Facebooku? Zacząłem żyć. No i matka popełniła samobójstwo. Tata zapłacił śmierć. Miałem wiele problemów jeszcze. Po śmierci mojej mamy miałem problemy emocjonalne, jak wziąłem sobie, poczułem się, że nie się bardzo bić. Pokochałem córki, dwie lata, dałem się w tych do tego stopnia, że żeby się to wypuściło, to mam absolutnie samolot.
Muszę kupować wygłam, a potem mam kaszutową twarzą. Pojechałem na pracę plastyczną. Na pracę plastyczną, który pani okazał, co pan zrobił? Pan ma ten mam kozioł twarzy. Trzeba będzie poważnej operacji, żeby postawić. No sobie potem mówił, mój kolegi się śmiali, że ma mózg mi ten, babka po operacji z panem trepem wyportowała. I wiesz co? Wtedy się odpowiedziałem na gość, też tak nie chcę żyć. Przestałem pić w ogóle. Rzuciłem szlugi. Rzuciłem narkotyki. Żelco? Dzisiaj słucham durnych haseł o legalizacji. To nie jest tak, że przekonała mnie ta rada terrorystów, mam weź przewidzałem internet o tym, że narkotyki są złe. Są super, jak chcesz to wiesz. Tak właśnie nie? Wojna zrywa. Czujesz kiedyś wobec tyla? Nigdy? Widziałem wyżłyka? Czemu nie wolno? Szklana wobec kibla, już fajnie święta. Stanę się takim fajnym klopbojem. Założę sobie gang klopbojów, taką już pisemę za czasie. Albo deskę z sobą w uszy i papier to na ramieniu. Będziesz mówił, zobacz, jak mam sprawiedliwość na ramieniu, ty. Coś nowego, coś głupiego. Dzisiaj coś jest głupie, to jest fajne, bo rozumiesz? To nie chodzi o ciebie. Chodzi o pokolenie młodych ludzi. O to, że przychodzi byle kto, w byle grom. Jakiś wiesz, pseudouczony i on się mówi o legalizacji albo o czymś. Mój brat, wspaniały brat, mój kochany brat Radek, na synka Cypriana, uwielbiam go. Jest takim żywiołkiem, wiesz, jakby spotkało to się, walczymy tu jego. Nóżki to zaglądają się jeszcze wiesz, masz rodzinę, koordynację, bo on walczymy tu jego. Nie ma oczka, a zmontowana gałkę uczną. Kiedyś się urodził, pochaliśmy, wiesz, najbliższy powiedzieć na rękach, który ma defekt, zaczyna się płakać, musisz to zrobić źle. Też tak pomyślisz kiedyś. Obyś miał zdrowe dzieci, Bóg sławił się. Wiesz, co się stało? Brat chciał pomyśleć lekarza na polówce. Wpadł do gabinetu i mówi, co się stało z synem. Wiesz, to lekarz zadał mi jedno pytanie. Kto zapłodnił to dziecko, ja czy pan? Mój brat powiedział, ja. On powiedział, że pan szuka przyczyny w sobie. Sobie chce powiedzieć, że to mogę mamy kiedyś tam, aby się analizowała, kogo będziesz miał w życiu. Jakiego partnera. Bo jeżeli to jest dziecko, który nocno eksperymentuje z wodą z kibla, albo bawi się księgowskim, jak nawet nie mówić, że to jest normalne, to będzie śmierdziała to swoje dzieci cały twój dom. Szukaj mądrych ludzi. Tak samo powiem tym chłopakom. Jeżeli szukasz partnerki, która wszędzie robi z siebie seks bombę, dobę, i ona chce czynić mu każdego, że ma fajną pufę i tak dalej, to gitara nie ma problemu. Przyjdzie czas rozwiązania, będziesz jak się taki problem, przypomnij sobie, takie podejmować decyzje na życia. Czas was rozliczy, nie terroryści. Oni są znakami na drodze życia. Oni tylko mają was pokierować. Albo nie posłuchasz, albo nie. Lekarz w Warszawie powiedział, że mój brat ma uśrednią. Zniszczył oko swojego syna. Problem leżał w małżonce, w domnicy. Problem był bratku. Katek palił garściami, gdzie mój palił wioło dziecko. Ja mam go mieli ucznia. Tylko ucznia mojego brata. Chodziłem po siedla, jak policja mnie napał, patrzył mi tak, rosyjskie mamy wszystko. Ja mówię, wyciągaj z leżą. Co ty będziesz mówił, jak widzę, chodź? Ja bym chodził, jak tak, to się tak raz wrócę, pójdę tak dalej. Wiesz co, kiedyś mówię policjant? Mówi, przy mnie możesz panikować, życie cię wyniszczy. Mówię, kurde, jakiś mędrzec mówię, bo może to nie. Tak się stało. Życie mnie rozpoczyło, mojego brata też. Chłopakaliśmy razem. Dzisiaj koledzy przychodzą do mojego brata, wiecie? Z jadekiem, furiarek z nim. Chcą z nim palić marihuanę. Wiesz co, mój brat? Mówi, wąt. Nie zwrócisz mi za leczenie. Mój brat w ciągu 6 lat leczenie na gałki ocznej Cypriana wydał więcej pieniędzy niż przez 10 lat na marihuanę. Wszystko się zwróciło. Wszystko oddasz. Przecież taki moment. Żaden nie zamkałem grubań w Włoszech, tam jeszcze jakiś nie pomoże się rozwijać. A nawet w tym latach chcę mi dorzucić do leczenia zyska. Gdybym wolał się jeden bilet dorzucić, dorzucił mi do leczenia mojego organizmu, mojego brata. On mówił jeszcze sobie powiedzieć, że mam gwarancję, że jak panie mamy ci zjedzie bankę, to bilet się zwróci tam 100 tysięcy. Jeżeli nie, to nie wiesz tego kurwa. Jak masz na imię? Marze, cześć. Dobra mi mam na imię. Fajnie wrócił. Jest. Ja też mam powtórzyć się do dęby, ale idziemy dalej. Masz do domu piękny wynajmniejszy, zaraz załóżmy. Wchodzę tam z moim psem. Super dobre. I on robi kurwa na środku bywamy. Co robisz? Bulwersujesz się czy nie? Jest bulwers. Emocjonalny. Ty mówisz, co on zrobił? A ja ci mówię kupę. A ty mówisz, jak to kupę na dywanie? A ja mówię ci, a gdzie kupę? No na dywanie. A ty mówisz, a to jest normalne. A ja ci mówię, a ty jesteś intolerancyjna, ty. On po prostu zrobił kupę na dywanie. Weź to sprzątaj mogę, ani się tak wspinasz. Dzisiaj teraz sam robi multimedialny projekt, który wchodzi do swojego życia i musi od
ale ładnie mi się obrady, bo to jest czytałeś, czy nie? Może dalej słyszę. Jest, daj, to co tam dużo. Rolancik, słodziaku. Jak ty sobie robisz świnie? Fajną, taką młodzieżową. Zachrąkałbyś raz? Tak? Spróbujmy. No, ty, a jeszcze na jedno pozdrowienie. A dałoby się, żeby się przejść na szkolenie zachrąkać? O, jest jakaś granica. Nie czujesz się świnią? Kurde, ty. Jakiś taki jesteś nieeuropejski, edukacyjny, ty mężczyzn. Ja naprawdę widzę tutaj fajnego Polsiaka. Takiego kluda, ty. I jakąś głowę cię tak domasuje. Weźcie teraz chodzić w kółkach, ty. I zaproszymy taką fajną kółką. Kolejną klasę z panią Sławą otworzymy loch i klud. Fajnie! Puścimy to w Poznań! Będziecie mieli większe pranie! Chcieli w TVN! Inne media! Będziecie mieli tak poglądaną, że starzy, że w głowie nie mieści. Masz prawo tak żyć. Byle co mogą się mówić. Chciałem pokazać wam panią Sławą rodzinę. Takie życie jak miałem. Poproszę.